w rolach głównych. Sidła miłości, odcinek 46. W pozostałych rolach. Juanita la solterona, todos se quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Como en Romeo y Julieta, Juanita sale al balcón. Llega a las plantas, se toma unos mates, espera a su príncipe azul. Juanita la solterona, todos se quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Ay, mi amor, qué lindo. Zasłużyliśmy na pieniądze tej idiotki. Moglibyśmy tyle zrobić. Owszem, pojechać na Karaiby albo do Aspen. Tam jest pięknie, zwłaszcza w sezonie. Co tylko zechcesz, od razu zamówmy bilety. Moja przyjaciółka tam jeździ, a raczej sąsiadka. Przestań. Nie mogę. Nie rozumiesz, że zasłużyliśmy na najlepsze? Za nasze poświęcenie. Twoje i moje. To głos Rebeki. Co się stało? Muszę wyjść. Co się z tobą dzieje? Niedługo wrócę. Najpierw powiedz, co ci jest. Cała się trzęsiesz. Nie potrafię tego wyjaśnić. Rozmawiasz przez telefon? Tak. Z kim? Z Iwanem. Co powiedział? Nic. Nie odebrał. Odłożył słuchawkę? Nie. To co? Hola, Juana, Juana. Hola. Hola. ¿Qué es eso? Co to było? Telefon. El teléfono. Hola. Una voz. Głos. Hola. Słucham. Rebeka. Rebeka? Sí. Tak. Juanita habló con vos. Dzwoniła do ciebie Juanita? No. Nie. ¿Qué pasó? A co się stało? Nie wiem. Znalazłam odłożoną słuchawkę i ty odebrałaś. A Juanita? Coś jej się stało. Wybiegła cała roztrzęsiona. Wybiegła? Wiesz dokąd? A to wariatka. Zaczekaj. Puść mnie. Dokąd biegniesz? Pachniesz alkoholem. Nie cierpię ich. Kogo? Iwana i Rebeki. Co ci zrobili? Coś usłyszałam. Uspokój się. O co chodzi? Później pogadamy. Dokąd biegniesz? Nie będą się ze mnie śmiali. Masz kluczyki? Jakie? Od samochodu. Weź je i chodź. Musimy pojechać autostradą. Szybciej. Nie mam dokumentów. Przestań beczeć. Jak mogłaś zostawić telefon w moim pokoju? Mówiłam, ale lepiliście się do siebie i nie słuchaliście. Gdybyś była mądra, wiedziałabyś, że postąpiłaś głupio. Jestem mądra. Główka pracuje. Zawsze byłaś niezawodna. Co ci się stało? Jest do niczego. Może to przez ten syndrom sztokholmski? Nie wiem, kim jestem. Wiesz, w co nas wpakowałaś? Co mam teraz zrobić? Jeśli przez ciebie stracimy forsę, to własna matka cię nie pozna. Skąd się taka wzięła? A ty?
Z jakiej dziury wypełzłaś? Nie wolno ci tak mówić. Umberto, szybko! Wyciruch! Co się stało? Perla zostawiła włączony telefon. I co usłyszała? Wszystko. Rebeka mówiła, na co wydamy spadek. Wszystko. Co teraz zrobimy? Już po nas. Juanita wybiegła z domu i pewnie już tu jedzie. Ale pan coś wymyślił? Wymyślił pan coś? Oczywiście. Trzeba się poświęcić. Dlaczego pan patrzy na mnie? Ktoś musi. Dlaczego ja? Ruszaj. Silnik musi się zagrzać. To nie mój wóz. A jeśli się zepsuje? Zapłacę za naprawę. Nie o to chodzi. Mój kumpel ma chyzia na punkcie tego grata. Spójrz na te kule i pieska. Ruszaj wreszcie. Spokojnie, już jedziemy. Co znowu? Stanął. Skoro już tu jesteśmy, wszystko mi opowiesz. Zanim pojedziemy, opowiesz, co się stało. Jedźmy wreszcie. Ruszaj. Już jedziemy. Jedziemy na wycieczkę. Przestań, jedź szybciej. Poczuj miękkość zawieszenia. Nawiąż więź z maszyną. Jak miło tu siedzieć. Przestań. Co się dzieje? Dokąd to? Co robisz? Zaczekaj. Jazda stąd. Ona kradnie mój samochód. Stój pysk. Umiesz prowadzić? Każdy umie. Wolniej. Pomocy. Słucham. Co? By usłyszeć mój głos? Po to dzwonisz? Jesteś pijana? Wiesz, która godzina? Kto dzwoni? Zamawia dużą pizzę. Pomyłka. Idę spać. To prywatne mieszkanie. Proszę staranniej wstukiwać numer. Czego chcesz? Porwałeś mnie, związałeś, a potem wypuściłeś bez okupu. O co ci chodzi? Nie wolno tak traktować człowieka. Czułeś to samo, co ja. A co czułem? Nie udawaj. Pamiętam, jak na mnie patrzyłeś. Czuję to samo. Czyli co? Połączyła nas silna więź. Wiesz, o czym mówię. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jestem wykończona. Myślę o tamtym. A ty pamiętasz? Gdzie oni są? Zostań. Chwileczkę. A gdzie przepraszam? Przepraszam. Muszę kończyć. Mamy gości. Buziaki. Pa. Z kim rozmawiałeś? To pomyłka. Tym razem mała pizza. Powiedziałem, że to numer prywatny. Słyszałem głos Juanity. Nieważne. A masz za niepozmywane naczynia. Juanita.
Jak ona tu weszła? Nie wolno wchodzić bez pukania. Co to? Poznaj mojego kotka Umberta. Znasz Juanitę? Umberto, kotek? Co to znaczy? To taka gra. Uwielbiamy przebieranki. Nasz związek jest trochę szalony. Prawda, kotku? A co z Tomim? A masz Tomi? Tomi to już historia. Nie będę za nim biegać. Mam Umberta. Kochanego, słodkiego kocurka. Nic się nie dzieje. Jestem prostym człowiekiem. Bardzo prostym. Nie wierzę wam. Dlaczego? Nie widać, że się kochamy? Nic mnie to nie obchodzi. Słyszałam na własne uszy, że chcecie mi odebrać pieniądze ze spadku. O czym ty mówisz, złociutka? Chyba wiem o czym. O spadku pani Wewy. Podsłuchała nas. Niegrzeczny chłopiec. Mówiliśmy o pani Wewie. Dostaniemy mnóstwo pieniędzy. Prawda, kotku? Źle to zrozumiałaś. Kłamiesz. Ciągle mnie okłamujesz. Nie udawaj takiej ostrej, bo dostaniesz batem. Nie strasz mnie. Jestem silniejsza od ciebie. Powiedz prawdę. Mów. Chce mnie zabić. Co się dzieje? Rebeko, wszystkim się narażasz. Tylko nie proś kuzyna o pomoc. To wariatka. Cóż to za zebranie? Miło, że wpadłeś i że już są wszyscy. Co to za gra? Nie mogłam jej zatrzymać. Wybiegła. To nie twoje dzieło? Dlaczego wciąż mi nie ufasz? Bo dziwnie się zachowujesz. To nie ja się dziwnie zachowuję, tylko ty. Tyka już bomba, która zaraz wybuchnie, a ty nic nie słyszysz. O jakiej bombie mówisz? Nieważne, brakuje mi dowodów. Później się dowiesz. Jakich dowodów? Później. Wiem, o czym mówię. Przestań mnie ciągnąć. Dlaczego urządziłaś awanturę w moim domu? Wyprowadziłeś mnie, żebym niczego się nie dowiedziała. Słyszałam, że ty i Rebeka chcecie odebrać mi spadek. Ciszej. Niech słyszą. On chce ukraść moje pieniądze. Nie mam z tym nic wspólnego. Dopiero wróciłem. Usiądźmy. Nie chcę siadać. Porozmawiamy. Usiądę, bo sama chcę usiąść. Mów. Wyjaśnij mi, co się dzieje. Nie będę rozdrapywał niezabliźnionych ran. Dość widziałem. Co to ma do rzeczy? Rebeka jest dorosła. Może robić, co chce. Ludzie nas zaskakują. Zdumiewające, jak się zmieniają. Są inni, niż się wydają. Maskują swoje uczucia. Dla pieniędzy zrobią wszystko. Twierdzisz, że Rebeka i Umberto chcą okraść właścicielkę domu? Pieniądze potrafią zawrócić w głowie. Nie mówmy już o tym. Wróciłem, a ty mnie nie zauważasz. Słucham? Tęskniłam za tobą, głupcze. Tak, jestem głupi jak but. O co chodzi? O nic. Cały czas byłaś samiuteńka jak palec. Byłam z kuzynami. Jasne, zawsze cię pocieszają. Tak, dbali o mnie i wspierali.
Teraz tak to się nazywa? O co ci chodzi? O nic. Myślałam, że już nie wrócisz. Ja też za tobą tęskniłem. Naprawdę. Tak się bałam. Czego? Sądziłam, że się rozmyśliłeś. Przeciwnie. Mówię o ślubie. Jasne, że nie. Naprawdę? Jesteś pewny? Tak. Zachowujesz się dziwnie. Jestem zachwycony. Pragnę jak najszybciej się z tobą ożenić. Mamy testament, a forsy ani śladu. Bez Juanity nic nie dostaniemy? Tylko Betty ma upoważnienie. Betty nas oszukała. Jasne, to wariatka. Sklep. Kupię mleko. Weź małego. Zawsze nas zostawia. Witaj, kochany. Co tu robisz? Jestem w twoim sercu, marzeniach i fantazjach. Przyniosłem ci prezent. Dziś nasza rocznica. Rozpakuj. Jaka rocznica? Już tydzień jesteśmy razem. Rozwiń. To ty? Podoba ci się? Musimy się zobaczyć. Mów kiedy i gdzie. Po co? Nie chcę cię, rozumiesz? Nie udawaj. Miejsce i godzina. Będę czekać. Miejsce i godzina. Mów. 8 bar na rogu. Nie mają mleka. Co ci jest? Nagle coś mnie skręciło. Posmaruję maścią. Wszystko w porządku? Sądziłem, że to już przeszłość. O czym mówisz? O ślubie z Juanitą dla pieniędzy. Wróciłem do tego. Co się stało? Ona się zmieniła. Przez to, co zrobiła z Clemente. Jakie masz dowody? Widziałem. To wyobraźnia. Była z Clemente. On był nagi do pasa, a ona leżała. Grali w karty? Może w coś innego? Pytałeś się? I nie zapytam. Rzucałem aluzję. Załóżmy, że tak było. Już jej nie kochasz? Właśnie. Z tego powodu? Znalazła innego. To koniec. Miłość tak się nie kończy. Spójrz mi w oczy. Patrzę. Powiedz, nie kocham jej. Nie potrafisz. To kwestia czasu, przejdzie mi. To kwestia czasu. Wracaj do dawnego egoizmu. Tylko nie zrób czegoś, czego będziesz później żałował. Nie mogę udawać Juanity, choć w tej roli jestem świetna. Ze względu na ojca. Rzeczywiście. Wsadziłby cię do więzienia. Zabiłby mnie. Co zrobimy? Powiemy Juanicie o testamencie i wyjdzie za Tomiego. Dlaczego nie? To świetny pomysł. Nie dzielę się forsą z tłumem. To tylko ty i ja. Stój pysk. Tomi odpadł. Nie usprawiedliwiaj go. Nic nie zrobił. A dlaczego? Jest powolny.
Juanita, es la to Juanita. Un pito, si fuera un poquito más gdyby nie ty, już byliby po ślubie. Nic mnie to nie obchodzi. Tommy wypadł z gry. Mówisz o mojej kuzynce. Idziemy. Denerwuje się. To normalne. Wiesz, co robimy? Bierzemy ślub. Wiem. Idziemy. Żenisz się ze mną z obowiązku? Jak możesz o to pytać? Nie dostrzegam szczególnego entuzjazmu. Chcesz się ze mną ożenić? Jasne, że chcę. Nie traćmy czasu. Ja też. Chcę za ciebie wyjść. Zawsze o tym marzyłam. Bierzemy ślub w kościele? Będzie jak zechcesz. Jestem taka szczęśliwa. Nie traćmy czasu. Nie wyjdziecie. Chyba się przesłyszałam. Dlaczego nie wyjdziemy? Nie po tym, co ci zrobił. O czym mówisz? Jeszcze pytasz? Skrzywdziłeś się. Wszystko w porządku. Jak cię przekonał? Musi ci się tłumaczyć? Oczywiście, bo ją skrzywdziłeś. Nic nie mów. Już w porządku? Zdradził ci, kim jest? Nigdzie nie pójdziecie. Mam ciebie dość. Doprawdy? Okaż się mężczyzną. Ulży ci. Nie chcę psuć tej chwili. Nic nie zrobisz, bo jesteś tchórzem. Nie uderzę cię przy Juanicie. Brakuje ci jaj. Przestańcie. Testament ma Selina. Nic nie zrobimy. Za łatwo się poddajesz. A co mam zrobić? Chcę zobaczyć tę twardą sztukę, którą jesteś. Chodzi o miliony. Poczuj ich zapach. Węszej nic nie czuję. Nic nie mogę zrobić. Ciężko ci znieść, że Tommy jest z Juanitą? Tommy nie przeszkadza. Udowodnij. Jak? Odzyskaj testament. To niełatwe. Wszystko obmyśliłem. To znaczy co? Powiem, gdy zaczniesz mi pomagać. Nie tak. Potrzebuję twojej inteligencji i pomysłowości. Przestań mi kadzić. Już się zgodziłam. Pomogę ci. Posłuchaj, jaki mam plan. Wszystko w porządku. Mówię o tej bójce. Oni trenują do zawodów w boksie. Wkładają w to dużo serca. Uwielbiają sport. Wyglądam na idiotę? Niszczą otoczenie. To moja własność. Nie złożę skargi. Ktoś już to zrobił. Zatrzymajcie ich. Rozerwałeś szal mojej babki. Idziecie obaj. Dokąd? Zniszczyliście księgarnię. Poniesiemy konsekwencje. Aresztujcie nas. Puśćcie go. Musi złożyć zeznania. Kto? Nareszcie prawda wyjdzie na jaw. I co będzie? Pojadę z tobą. Pani zostanie tutaj. Wiem, co robię. Co się stało? Wezwałaś policję? Usłyszałam hałasy. Co tu się wydarzyło? Jeśli nie ty, to kto wezwał policję?
Mówiłem, że ona wszystkich wpuszcza. Szybciej, zaraz tu będą. Co ty wyprawiasz, durniu? Szukam. Zorientują się, że byliśmy. Będą wiedzieć, gdy nie znajdą testamentu. Idiotka ze mnie. Tam. Jestem genialna. Kocham cię. Już są. Testament. Nie wzięłaś? Nie. Nie wierzę. Zabiorę. Proszę. Torebka. Odłożę. Jestem twój na wieki. Idziemy. Z czego się cieszysz, głupku? Patrzę na ciebie, jak się zwijasz. Koniec gry. O czym mówisz? Za chwilę wyjdzie na jaw cała prawda. Nie mam nic do ukrycia. Czyżby? Tu zmiękczą każdego twardziela. Zabieramy go do celi. Obaj trochę ostygną. Nie musimy najpierw złożyć zeznań? Znam procedurę. Zabrać go. Jeszcze wyrównamy rachunki. Zachowuj się normalnie. Nienawidzę go. Zabiję. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, kiedy mi zdradzisz jego kartotekę. Muszę znać jego nazwisko. Wszystko już wiem. Ja też muszę wiedzieć, kiedy przyjdzie moja kuzynka. Skoro o niej mowa, zjawi się za chwilę. Na pewno. Wolę, żeby teraz się rozczarowała. Jest pewien problem. Muszę zamknąć cię w celi. Proszę bardzo. To będzie przyjemność. Wiesz co? Przyniosę ci lód. Po co? Masz podbite oko. A widziałeś tamtego? Nic mu nie jest. Forsa jest nasza. Tylko spójrz. Witaj, skarbie. Co to będzie za życie? Nie mogę się doczekać tej forsy. Najpierw ślub. Tommy musi się z nią ożenić. Może będziesz jej druhną. Mogę być nawet drużbą, byle tylko się pobrali. Tommy pokaże jej testament. Wtedy zemszczę się. Jesteś okrutna. Będę jeszcze bardziej okrutna. Ta kretynka zapłaci mi za wszystko. Nie masz pojęcia. Utyłam cały kilogram. Jesteś piękna. Boska. Nie mogę doczekać się chwili, gdy ta idiotka zobaczy testament. Zrobisz jej zdjęcie. Wezmę prysznic. Idę z tobą. Jestem zbyt zestresowana. Potrzebuję samotności. Będę podglądał przez dziurkę. Zacznę nowe życie. Jest tu coś do picia? Nowe życie, nowa butelka. Teraz będziesz mój.
Wygodnie ci? Masz świetny humor. O tak. Więzienie ma coś w sobie. Nie wiedziałem, że jesteś stałym bywalcem. Oglądałem dużo filmów. Cieszę się, że zobaczę, jak tu jest. Co cię tak cieszy? Powiedz. Może to, że skończył się twój przekręt, Iwanie Tomasie. Zastawiłeś pułapkę. Brawo. Trudno uwierzyć, że wymyśliłeś taką bzdurę. Nie musisz. Po co ściągałem cię do aresztu? Aby zdjęli ci odciski palców. Juanita się dowie, że nazywasz się Tommy Valiente. Dałeś się pobić dla takiej bzdury. Skoro to bzdura, to czemu się denerwujesz? Po co dzwonisz? Chcesz, by Selina nas zabiła? Dla ciebie dałabym się pokroić. Po to dzwonisz? Zimno. Mam niespodziankę. Umrzesz, kiedy usłyszysz. Przestań mówić o śmierci. Uwielbiam, kiedy się wściekasz. Mów, bo się rozłączę. Zaczekaj. Zdradzę ci niespodziankę. Szybciej, Selina zaraz wróci. Wiesz, co dla ciebie zdobyłam? Odkładam. Testament. Ja go mam. To, co trzymam w paluszkach? Zgubioną piątą klepkę? Sprawdź, a ja zaczekam. Nie ma. Ty go ukradłaś. Zrobili to Renzo z Rebeką. A ja jestem twoją kobietą cud. Moim koszmarem. Nie wiem, jak ci dziękować. Znajdziemy jakiś sposób. Co jeszcze? Spotkamy się w umówionym miejscu. Pa. Dlaczego to padło właśnie na mnie? To nie fair. Znalazł go pan? Iwan Strogonow? Właśnie szukam. Od pół godziny. Ilu Strogonowów może być? To nie takie trudne. Aresztuję tych, którzy kpią z prawa. Grozi mi pan? Gdzie on jest? Nigdzie. Iwan Strogonow nie istnieje. Bierze mnie za głupią. Mój narzeczony istnieje. Jest tutaj. Łamiecie prawa człowieka. To jakaś pomyłka. Pomyłka? To oburzające. Proszę ciszej. Żądam informacji. Nie ma osoby o nazwisku Strogonow odpowiadającej podanemu rysopisowi. Co? Daj pan spokój. Nie ma w systemie Iwana Strogonowa. Musiała zajść pomyłka. On się posługuje sfałszowanym dowodem. Sfałszowanym? Znam się na tym. Wielu jest takich oszustów. Zawsze mają sfałszowany dowód. Oszukał mnie? Mój narzeczony nie jest moim narzeczonym? Aż tyle to ja nie wiem. Niech pan mówi. Mój narzeczony jest oszustem, fałszerzem? Kim jeszcze? Na to wygląda. Podam was do sądu. Jeśli się pani nie uspokoi, zamknę panią z narzeczonym. A co to ma znaczyć? Jestem porządna, ale jak ktoś mnie wnerwi, to robię się zła. Postradała pani zmysły? Chcę zobaczyć narzeczonego. Dość. Natychmiast. Posiedzi pani trochę. Zamknijcie mnie razem z nim. Co pani wyprawia? Nie widzi pan?
Stać. To nie jest plac zabaw. Zabrać ją. Chcę go zobaczyć. Czego szukasz? Zginęło coś? Papiery dziadka. Co się stało z testamentem? Mów. Wiem, że zabrali go Renzo z Rebeką. Jakoś trafił do rąk Perli. Perla chce go oddać właścicielom, czyli nam. Ale chce za to... Pieniędzy? Nie. Chce mnie. Słucham? Zakochała się w twoim mężu. Straciła dla mnie głowę. To naprawdę nie moja wina. Wybacz mi, proszę. Cudownie. Będziesz udawał kochającego wielbiciela, aż odzyskamy testament. Wolę być biedny, niż spać z brzydulą. Boris? Zrobię to. Doskonale. Jesteś dziwnie podniecona. Wzięłaś coś? Jestem zajęta. Nigdy cię nie zapomnę. Bardzo cię kocham, mimo tej twojej gęby. Mam normalną twarz. Aresztowali Tomiego? Jedziemy. Tomi siedzi. Co się stało? Nie wiem. Dam ci znać. Otwierałeś moją torebkę? Po co? Nie ma testamentu. Poszukaj. Ktoś go zabrał. To ty. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nigdy tego nie zrobię. Nie widzisz, że ona cię kocha? Będzie łatwiej. Może tobie. To wariatka. Myślałam, że jesteś jak Tomi. On się nie wahał. Ale chodziło o Juanitę. Blondynka, duże niebieskie oczy. Kobieta. Bezbarwna. Tomi jej wtedy nie znał, a mimo to się zgodził. Ma charyzmę i odwagę. Dość tych pochwał. Trudno znaleźć kogoś gotowego zaryzykować. Ja jestem gotów. Doprawdy? Udowodnij to. Pogadaj z Perlą. Bądź miły. Musimy mieć ten testament. Znowu mnie wykołowała. Nie przelecę, brzyduli. Podam was do sądu. Nikt nie będzie obrażał mojego narzeczonego. Juanita! Wiedziałam, że tu jesteś. Skąd się tu wzięłaś? Mów. Nie lubią niepokornych. Co ci powiedzieli? Że twoje odciski palców nie pasują do nazwiska. Naprawdę? To nie wszystko. Że jesteś fałszerzem i oszustem. Myślą, że jak są glinami, to mogą oczerniać ludzi. Zastanów się, po co by to zmyślali? Przestań. Może zapytaj jego, czy gliniarze mówią prawdę. Ufam mu i nie muszę go pytać. Jesteśmy tu wszyscy razem. Nikt nie może uciec. Może powiesz jej całą prawdę? Dość tego. Zgoda. Zaraz wszystko usłyszysz. W następnym odcinku. Załatwił mnie. Sama zobacz.
To grupa Candonga. To chór. Wynają pomieszczenia. Mają forsy jak lodu. Musimy ich rozpieszczać, a ja nie jestem w tym dobra. Spokojnie. Jestem świetną gospodynią. Chcesz iść do mnie, do domu? Do ciebie? Chodźmy. Kiedy nadejdzie ten dzień, będę się kochać z osobą, która zdobyła moje serce. Kim jest ten ktoś? Muszę ci mówić? Powiedz. Zgoda? Powiem. Niestety wszystko się skończyło. Tylko spokojnie. Użyj wyobraźni. To plan wirtualny, teoretyczny. Z uciekającej panny młodej? Nie, w tym przypadku uciekną oboje. Dokąd się wybierasz beze mnie? Chcę zniszczyć Juanitę. Dlaczego? Nie róbmy nic, czego moglibyśmy żałować. Możemy wyjść? Sam tu przyszedłeś. Nikt cię nie zmuszał. Gloria? Widziałaś Juanitę? Z kim rozmawiałaś? Z Tomim Valiente, moim narzeczonym. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Jacek Sobieszczański.